12 października w Fabie Sąsiedzi odbyły się drugie Mistrzostwa Gubina w Soft Darta. Organizatorem tej udanej imprezy był Miejski Ośrodek Sportu oraz Pub Sąsiedzi. Jak w każdego typu zawodach, rywalizacja była zacięta. Już od wczesnych godzin popołudniowych 16 zawodników, w tym jedna perełka, gdyż tak należałoby nazwać jedyną panią, która stanęła przy ramki przeciwko 15 rosłym przeciwnikom, zacięcie walczyło o każdy punkt, który zbliżał do finału. Jak to w sporcie bywa, zwycięzcą jest każdy, ale na podium staje tylko troje zawodników. Tak było i w tym przypadku. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny brązowy medalista Paweł Gryz. Drugie miejsce i tym samym srebrny medal zdobył Robert Przyborski. Najwyższe miejsce na podium zajął Jakub Klucznik, otrzymując złoty medal i tytuł mistrza Gubina w drugich mistrzostwach Gubina w Soft Darta na rok 2014. Dekoracji zwycięzców dokonał burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Andrzej Nowa. Gratuluję wszystkim uczestnikom. Z Krzyśkiem się mówiliśmy, że ma nie wygrać. Dzisiaj mamy słowa, dlatego wszystko przebiegło znakomicie. Dziękuję i gratuluję Nowa i uczestnikom. Ogromne podziękowania dla pana Pawła, panu sąsiedzi. Udało się panu Pawłowi zorganizować, poprowadzić świetną imprezę, świetne niedzielne popołudnie i wiemy, że wspólnie pociągniemy naszej imprezy włącznie z Gubińską Ligą Darta. Mam nadzieję, że będziecie w niej czynnie brali udział. Ogromne podziękowania. 9 listopada o godzinie 15 w Pawie Sąsiedzi i restauracji Romano odbędą się pierwsze powiatowe mistrzostwa w Soft Darta 2014. Na które już teraz zapraszają organizatorzy, to jest Miejski Ośrodek Sportu oraz Pub Sąsiedzi.